Czekajcie. O, jest. Jest światło. Siema, hejo, jest wcześnie rano, jedziemy na targi do Wrocławia. Tomek tam jeszcze poprawia sprzęta, jeszcze jedziemy, pokłada Kuby. Kuba zaraz wychodzi z domu, czekamy tutaj na przystanku autobusowym za nim. No, będzie się działo, słuchajcie, jedziemy na targi do widzów, do was. Mam nadzieję, że dużo z was wbije, pionę przybijemy. Wręczymy wam gadżety nasze, a mamy fajne gadżety. Tomek się martwi o sprzęta, nie? Bo tam mamy zapakowane. Skuter wziąłem betę, no i jedziemy po Raptora. Tymczasem. Siema! Cześć. A Kuba z tobołami idzie. No. Nawet poduszkę i kocyk mam. Poduszkę i kocyk? Będzie się działo. Żeby się przykryć, ja jestem sprytny. Jaki jesteś? Sprytny. Sprytny jesteś? No. A czemu z tej strony? No nie wiem, bo... No nie wiem. Później sobie Tomek. Usiądź jak chcesz. Siema, Kuba. Siema, Kuba. Czekaj, weź muszę przygotować to. Sobie posłonisz. No. Pyk, pyk. Pyk, pyk i jedziemy. 25 po 5. No 23, bo ten się spieszy. 22. Musimy przed 10 dojechać. Tam widać wschód słońca już. Za tymi budynkami teraz. Gdzieś tam, ale poświata się robi. Dojeżdżamy do garażu po Raptora. Ale wschód piękny. A nie zachód? No, mamy załadowanego kłada, obgramy go wam później. Na razie jedziemy. Start mamy 5:40. Lecimy do Wrocławia. W zeszłym roku... Był lepszy. Co był lepszy? A skąd ty wiesz? Pamiętasz? Ja nie pamiętam. My teraz dojeżdżamy do Poznania. No, mamy... Będziemy spóźnieni na te targi. Spóźnimy się, Wyki. Jak zwykle. Ale Jerry Team jest na miejscu, także pomogą nam się szybko rozładować. Ja tutaj obserwuję cały czas piękny wschód słońca. Tak wam pokażę. Tomek oczywiście zadowolony, bo jedzie, nie? Kuba, a ty jak tam? Jadę. Dobrze? Piękna droga, czysto, sucho i przyjemnie. Czyli co? Wielkopolska. Wiecie co? Tak się zastanawiam. W zeszłym roku furorę zrobił trial. Wszyscy dochodzili do tego triala. A nie Raptor? Raptor tak w drugim... No, powiem nie. Może Raptor był na pierwszym miejscu, ale wszyscy, no dużo osób dochodziło do triala, co w ogóle byłem bardzo zaskoczony, zdziwiony. Wzbudził sensację, to jedyny trial jaki był na targach. A w tym roku, nie wiem, no zobaczymy. Myślę, że takim oczkiem dla widzów to będzie właśnie skuter, dragster. Oczywiście jak go dobrze wyeksponujemy. No ale to wszystko okaże się na miejscu, jak to będzie wyglądało. Chciałem zaznaczyć, że no, ten filmik w ogóle bym chciał jeszcze w sobotę wieczorem puścić jakoś. Za 10 km trzymaj się lewej. Tak żebyście mieli jeszcze szansę w niedzielę wbić, kto ma blisko, a będzie do zgarnięcia dużo rzeczy od nas. Mamy koszulki Lita, no w tej chwili nie mamy ich na sobie, znaczy ja mam, ale pod bluzą. Ja też mam. Kuba ma, Tomek ma, smycze Lita będą, kalendarze Blegopso, kalendarze, no i oczywiście to co lubicie najbardziej, wlepy. Starczy dla każdego. No to lecimy, no my już w Wielkopolsce, jak wspomniałem wcześniej. Żadnych przygód nie było, policja nas nie zatrzymała. Jest ok, zaraz live'a będziemy wam odpalać. Daniel już tam na miejscu czeka, bo w czterech będziemy.
W czterech. To see you. No, Kuba dosypia, my na styku dojedziemy, nie wiem, mamy jeszcze ze 100 km. Gdzieś za 15 powinniśmy być 10. Czyli ekipa musi nam pomóc się rozładować, bo... Jak nie pobudzimy, jak co? Jak nie pobudzimy, jak w tamtym roku. Jak nie pobudzimy, no. Ale już jesteśmy bliżej niż dalej. W ekipie nerwowa się już robi, bo na styku chyba dojedziemy. Możemy się nawet i spóźnić, bo korki są we Wrocławiu. My jeszcze mamy jakieś pół godziny. Nie, która jest? 9:18 jest? Ja pierdzielę, nerwowo jest. 23 minuty, 9:36 mamy dojazd. Korki są, nerwowa w ekipie, nie wiem jak to będzie, jak nam bramę zamkną wjazdową. To będzie tragedia. Ekipa się poświęci, nam pomoże rozładowywać sprzęta. Mam nadzieję, że zdążymy, ale nie będzie łatwo. Słabizna. Jest Wrocław i są korki. O, Kuba się obudził. Siema. Ktoś powie, to ty korka nie widziałeś. Nie, nie ma korka, jest dobrze. Zobaczymy, jak przy hali stulecia będzie. Już. Jeszcze niecałe 6 kilasów, już jesteśmy na tej ulicy nawet. A jest godzina 9:30. Ty, dobry czas mamy. Tomek, nie jest źle. Zdążymy się rozpakować. Co to za pytanko tutaj mam dla was? Co to za motocykl tam stoi i pan go ogląda? Kto jest szpec? Rury jakieś takie boczne ma fajne. Przybliżę jeszcze na chwilę. Jakiś Amerykan mi się wydaje. Bym nawet powiedział, że to może być coś Harley'owatego. Ja coś czuję, że będą reperkusje. Kurczę, nie zdążymy. Metrów w prawo, 9 minut mamy. Ochroniarze może będą łaskawi dla nas. Będziemy gdzieś za 15 pod bramą. Trzeba będzie szybko rozpinać bryki. Zdejmuje się szybko. Co? Zdejmuje się szybko. Tak? Odra, a nie, dobra, nie. Dobrze mówi. Odra. Nie, ale naprawdę dobrze mówisz? Słucham? Dobrze mówisz? Tak, dobrze mówisz. Nie wiem, czy to się uda dzisiaj. Załamka po prostu. Już jesteśmy prawie. Zadyma jest. A czemu? No już zamykają bramkę podobno. No do 10, nie? No chłopaki tam wyjdą. No. I za 750 metrów mi mówi w lewo. Tak, dobrze mówi. Jedziemy na Wajdy. Przeszliśmy drogi, ale już prawie jesteśmy na tym, na finiszu. O jeny, myślę, że zdążymy, ale jest za 10, ja pierdzielę. No może za 12, bo on się spieszy o 2 minuty. Tu są te kwiaty i tu będzie ta Biedronka, nie? Chyba teraz. 46 jest. Tak, według telefonu? No i tu jest ten parking, no i tu jest ten hotel. O, to jest nasz hotel? Nie, ten hotel. Nie, to jest... Tu jest parking. Tak, tu jest parking, tak. I tu zaraz jestem ja. A tu jest ten hotel Zone.
No właśnie, i Biedronka jest. I Biedronka, tak, to jest ten bardzo drogi, 5 stów tutaj kosztuje hotel na osobę. A my tutaj zaraz w prawo jesteśmy. W Tomnie? Nie w Tom. Nie wiem, nie, bo tu tramwaje. Tam, dalej. Tam zamknięta, nie? Dalej, dobra. Dalej. Tak, tam, tak, a my wtedy tu wjechaliśmy, to te szlabany tu były. No, kurde. No to... i tu nie mogliśmy wyjechać. A tu będzie na pewno? Tu będzie miasto. O, patrzcie, hala jest. I tu jest, zaraz będzie miasto. Krążymy na razie jakieś 15 minut koło niej? Nie, tu jest miasto. Tu jest wjazd, tu jest wjazd, tu jest wjazd! Jesteśmy uratowani! No a może... Tu, Kuba, na pewno tu. Parking i git. Jest parking, o jest, poznaję to. Jeszcze bilet parkingowy musi nam wziąć. I my tu. Aha. Jerry pilnuje nam tutaj. Siema! Siema! Ale tu policję, no co ty? Dobra, git. Szybko rozpinaj, Tomek, jedziemy! Siema. 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 Szybko, szybko, Tomek, dalej! Nie ma czasu. Jak długo mieliśmy na ciebie czekać tutaj? A ty tym motorem przyjechałeś? Ja tym przyjechałem. W końcu. Siema. Proszę. Za mnie? Nie, to jest wystawca, to możesz dostać ty, a to masz Moto Influencer Zone. A Kuba? No nie mam, 3 dali, chyba że załatwimy coś. Nie, no musi być dla Kuby jeszcze. No to dali 3, to musimy, to musisz iść załatwić. I opaskę. Daj mi, ja wejdę, to zostawię Kubie i jadę odprowadzić samochód i przyjdę. Nie, no ty zostaw to, a ja idę do Kuby. Już mnie musiał wkurwić z rana, nie? Zapytał o hotel. Kto? Tomek. Jak hotel? Hotel z czasów jeszcze tej, pamięta tych żołnierzy z panoramy racławickiej. Co ty gadasz? To idziesz weź. Jadłeś tam śniadanie? Bo Kuba się pytał, czy dobre jadłem śniadanie. Jedzenie. No dobra, to ja biorę plecaki. To jest Kuby, czapka i plecak. Tak, tak. A gdzie on po...